Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Nathan Szatan i zapraszam was na nową serię Let's Play, czyli Zagrajmy Wy, w której to dzisiaj pogramy, jak zapewne domyśliliście się po intrze, w Need for Speed Most Wanted, wersji polskiej, tak! Dzisiaj przechodzimy do gier z cyklu gry wyścigowe, także, no cóż, zaczynajmy! Mój profil, który wybrałem do tego Let's Playa, to NFS94, także let's go! Dobra, to oto główne menu. Na początku zapoznam was z grą. Gra Need for Speed Most Wanted została wydana w 2005 roku przez Electronic Arts. Została stworzona przez studio Black Box w Kanadzie, w Vancouver. I jest 9. grą z serii Need for Speed. W tej grze akurat, jak sama nazwa wskazuje, jak sam tytuł, właściwie podtytuł wskazuje, staramy się być jak najbardziej poszukiwani. Co to znaczy? Że w grze po raz pierwszy od części szóstej wprowadzono na nowo pościgi z policją. Tak. Lecz tym razem sprawa wygląda tak, że możemy tuningować samochody i ścigać się z policją. Czyli elementy zaimplementowane ze starych Need for Speedów, można powiedzieć jeszcze Hot Pursuitów i części Underground 1 i Underground 2. Także to jest taka mieszanka, można powiedzieć. W grze sterujemy pewnym facetem. To zależy od nas, jaki pseudonim będzie miał. Przyjeżdża on do Rockport City w celu jakby, no, pościgania się. Swoją nową BMW, tak jak tu rozpoznajecie po głównym menu, która tutaj stoi. I co można jeszcze powiedzieć? Akurat dowiaduję się, że w grze działa tak zwana czarna lista 15 najlepszych kierowców, którzy są najbardziej notowani w całym Rockport City. Podejmuję walkę jednym z nich, jest to Razor niejaki, i próbuję z nim wygrać wyścig, ale podczas wyścigu coś szwankuje mu samochód i po prostu wyścig nie udaje mu się do końca. W ten sposób przegrywa swój samochód, bowiem stawką w każdym wyścigu z kierowcą z czarnej listy jest postawienie swoich papierów swojego wozu i dlatego swój wóz przegrywa. I od tej chwili zaczyna się nasza kariera. Tak się mniej więcej przedstawia początek naszej fabuły, ale najlepiej będzie, jak wam to wszystko zademonstruję. Także zapraszam was do pierwszego odcinka Let's Play, czyli Zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Dźwięk został już wyciszony, będziecie słyszeć tylko muzykę podczas pościgów. Ja gram na gamepadzie cyfrowym, także myślę, że nie będzie źle. Dobra, zaczynamy nową karierę i kontynuujemy. Oto nasz filmik wprowadzający, który rozpocznie pojedynek z kierowcą z czarnej listy. How's your car running? Paper. You need your pink slip. A oto Mia Townsend. Ja wiem, jak się tak nazywa. A oto Razor. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Wyścig, czas zacząć! Attention Patrol Division, we have reported at least one mobile code 6 driver followed by police. Coś mi laguje, kurczę. Nie wiem czemu. I coś dźwięk nie zgadza, coś dźwięk nie skrywa się z obrazem. No to jedziemy!
Czekajcie, muszę coś z tym zrobić. Dobra, może teraz przystanie. No jak na razie ładnie. O, to jest pierwsza wiadomość. To jest główny powód, który uniemożliwia nam wyścig z Razorem. Dobra. Tutaj, to jest właściwie menu naszego telefonu. Możemy tutaj odbierać SMS-y oraz odbierać rozmowy telefoniczne. Dobra, to chyba wszystko. Jedziemy dalej. I w tej chwili gra nam się spauzuje. I przechodzimy do kolejnego filmiku. Jest tak naprawdę, można powiedzieć, wprowadzeniem do naszej przygody. Tutaj poznajemy Millie, ale tylko przelotnie. I widzimy, jak gracz przyjeżdża do Rockport City. Miasta, w którym będzie się toczyć akcja tej gry. Oho, radiowóz się zbliża, a w nim pewien młodzieński policjant o nazwisku Cross, sierżant Cross. Oh man, did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Uch, na całe szczęście nie aresztuje nas. Ojejcie, co on zrobił z naszym wozem? Nice pinstripe. Dobra, jedź już i daj mi spokój. Głupi mudżynie. 4 dni temu przemierzałem się z poszukiwaniem wyścigu. Oho! Widać, że ktoś też się chce pościgać. Nowy bohater! Ronnie McCree. Dobra, jedziemy. Musimy wygrać z nim wyścig. Doskonały start. Dojedziemy! Na początku trochę nitka. Spojrzymy do tyłu, sprawdzę, czy wszystkie przyciski działają. Wszystko. Na razie wszystko. Spowalniacz też działa, także jest dobrze. Dobra, i tak właśnie rozpoczynamy nasz pierwszy wyścig, można powiedzieć. Za który trochę zarobimy. Właściwie nie wiem, co tu powiedzieć, bo przy wyścigach to się niewiele mówi. Prędzej lepiej, można prędzej
trzeba się skupić na jeździe. Kurwa! Dobra, może jeszcze wygramy. Przepraszam, przepraszam drodzy widzowie, ale to był niezamierzony błąd. To był naprawdę niezamierzony błąd. Coś mi się zdaje, że pierwszy odcinek będzie do dupy. Ja dawno w to nie grałem, więc proszę mi wybaczyć za jazdę. No i dobra, jednak udało nam się wygrać wyścig, pomimo niezbyt dobrego początku. Dobra, kontynuujemy. What did I tell you, Razor? He shadowed me. I couldn't shake up. Oto Razor Cahan, nasz główny, można powiedzieć, wróg w całej grze. I Mia Townsend, którą już wcześniej spotkaliśmy. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. $5,000. Says my boy will smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Na razie numer 15 na czarnej liście. Później się dobije do pierwszej. I got it. Do pierwszego miejsca, przepraszam. Tak powinienem powiedzieć. Why don't we make it $10,000? Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. Długi filmik, a już czas mi się kończy. Guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. No i dobra, czeka nas drugi wyścig, tym razem z toru Sato. Ale ja myślę, że ja wam to pokażę w następnym odcinku, bo teraz czas mi się kończy. Także dziękuję drodzy widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!